Hej wszystkim. Ostatnio stała się rzecz wręcz nieprawdopodobna, a mianowicie ulica Dalmatyńczyków 101 doczeka się nowego komiksu. Konkretnie 24 września. A dlaczego nieprawdopodobna? Premiera ostatniego odcinka miała miejsce już 4 lata temu i po takim czasie wypuszczenie czegoś związanego z tym serialem było dość mało prawdopodobne. Jest to niejako znak od Disneya, że pomimo tego, że serial się już skończył, to wciąż oni pamiętają i być może jeśli komiks się sprzeda, to dostaniemy jeszcze coś nowego. Należę do grona tych osób, które niespecjalnie wierzą w to, że drugi sezon Ulicy Dalmatyńczyków powstanie, ale kto wie. Jak chociaż będą regularnie wychodzić komiksy z nowymi przygodami bohaterów, to będę zadowolony. Ten komiks, który ma wyjść, nazywa się The East for Dalmatian i zostanie wydany przez Paper Cuts, wydawcę zajmującego się głównie komiksami i powieściami graficznymi. W opisie komiksu na stronie można znaleźć wskazówkę co do tego, o czym on będzie. Pisze tam m.in. od szaleństw w remizie po brakujące obroże. Pierwsze skojarzenie jakie mam pochodzi od fabuły odcinków Pali się oraz Pies na brylanty. W tym pierwszym Doc zabiera swoją córkę do pracy w remizie, a w drugim Dorothy kradnie obroże Clarissy. Adaptacje odcinków w formie książeczek to coś co mogliśmy już zobaczyć w przypadku tego serialu. W 2019 roku zostały wydane we Francji dwie takie książeczki. Były one adaptacją odcinków Najlepszy przyjaciel psa oraz Szczeniaki rządzą. Jeśli w komiksie będą tylko adaptacje odcinków, to będę bardzo rozczarowany. Po takim czasie od zakończenia serialu chciałbym, żebyśmy dostali coś nowego. Ale jest jeszcze drugie skojarzenie. Lata temu, także we Francji, wyszła gazetka z myszką Mickey, w której był taki krótki komiks o tym, że obroża Doga zaginęła i Dylan i Dolly prowadzą śledztwo, aby ją znaleźć. Pasuje to do fragmentu opisu o brakującej obroży. Ten komiks ma tylko 7 stron, a więc jest dość krótki. Z opisu komiksu The East for Dalmatian na stronie internetowej dowiadujemy się, że ma on 60 stron około, a więc jeśli ta historyjka się pojawi, to na pewno nie będzie jedyna. W sumie to samo sugeruje opis mówiąc od i po. Powiedziałem około 60 stron, ponieważ strona wydawcy oraz Amazona podaje inne liczby. Według strony wydawcy komiks będzie miał 64 strony, a Amazon twierdzi, że 56. No i bądź tu mądry! Komiks The East for Dalmatian będzie miał premierę 24 września, ale już można zamawiać go w przedsprzedaży. Amazon na dzień dzisiejszy szacuje mi, że powinien dojechać do Polski gdzieś 4 października. To może się zmienić, w końcu trochę do premiery zostało. Najbardziej byłbym usatysfakcjonowany, gdyby była to jakaś zupełnie nowa opowieść. A gdyby ten detektywistyczny komiks był jednym z opowiadań, no to też całkiem spoko. Nie aż tak bardzo jak przy czymś zupełnie nowym, no ale po prostu spoko. Miał on premierę tylko we francuskiej gazetce z myszką Mickey. Nie został przy tym wydany w angielskiej ani polskiej wersji. Znaczy pewien twitterowicz zrobił nieoficjalne angielskie tłumaczenie, ale co oficjalne, to oficjalne. Z kolei gdyby to była po prostu adaptacja odcinków do komiksu, no to byłoby to dla mnie spore rozczarowanie. W szczególności gdyby obrazki w komiksie to były po prostu kadry z odcinków z dorysowanymi dymkami. Poszliby wtedy po najmniejszej linii oporu. Napiszcie co myślicie o tym komiksie. Zapowiada się według was dobrze? Może obstawiacie o czym on będzie? Ja się z wami żegnam, do następnego razu, cześć!